Kamil Kwiatkowski. Witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki ręcznej. W Pucharze Polski Enea Piłka Ręczna Poznań musiała uznać wyższość superligowej drużyny EKS Start Elbląg. W piątkowy wieczór Enea Piłka Ręczna Poznań podejmowała przed własną publicznością EKS Start Elbląg, czyli siódmy zespół Orlen Superligi. Był to mecz 1/8 finału Pucharu Polski, a przyjezdne wygrały 35-28. Myślę, że można było wejść na styk, gdyby mniej błędów, było oczywiście troszeczkę mocniej w obronie i myślę, że ten wynik mógłby być na remisie. Myślę, że mogliśmy dzisiaj zagrać jak równy z równym, troszkę zabrakło, ale i tak pewne elementy cieszą. Spotkanie od początku dobrze układało się dla Elbląga, który zdobył wyraźną przewagę i wygrał pierwszą połowę 19-10. No raczej w drugiej połowie chcieliśmy już dowieść wynik, niż tam się szarpać i ryzykować kontuzję i przećwiczyć to, co ćwiczyliśmy ostatnie 2 miesiące, jakieś tam nowe schematy. W pierwszej połowie to funkcjonowało, trochę w drugiej niepotrzebnej nerwowości się wkradło, no ale chciałem, żeby zagrały wszystkie zawodniczki, no stąd jakaś taki w drugiej połowie takie rozluźnienie. Wpływ na taki rezultat miała m.in. krótka ławka rezerwowych Poznania, złożona z zaledwie 3 zawodniczek z pola. Oczywiście, że tak. No mamy jeszcze kontuzje takie i delikatne, i mocniejsze. No taki sezon, na pewno Liga Centralna jest ciężka i tutaj to też widać w składzie. Natomiast myślę, że i tak postawiłyśmy tutaj i tak opór na tym meczu. Trenerka Amelia Chmielewska przyznała, że do pozytywów można zaliczyć solidną grę bramkarek. Dopiero w analizie zobaczę, na jaki procent weszły. Na pewno jedna i druga pobroniła troszeczkę, więc myślę, że optymalnie jak na ten mecz. W ataku też dość dobrze. No oczywiście mieliśmy 4-5 takich 100% sytuacji, nie wykorzystałyśmy. Może ten wynik byłby ładniejszy. Dla Enei był to pierwszy mecz od 18 listopada. W czasie przerwy poznańskie szczypiorniski przygotowywały się do drugiej części sezonu. Dość mocno pracowałyśmy. W międzyczasie tak naprawdę nie było całkowicie tygodnia przerwy. Cały czas były nawet indywidualne treningi, ale były. Później mieliśmy 2 sparingi z Gniezdem, w miarę udane. Wiadomo, że to takie przygotowawcze. 13 stycznia Enea wróci do gry w lidze, kiedy zagra na wyjeździe z 9 Legnica. W hali Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej odbyły się Mistrzostwa Polski na ergometrach kajakowych. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. W 5 mistrzostwach na ergometrach kajakowych wzięło udział 386 zawodników z 34 klubów. To pokazuje siły polskich kajaków. Mam nadzieję, że ta impreza z roku na rok, tak jak teraz, staje się coraz większą. To w przyszłości również będzie się rozrastała i będzie to taki wstęp do każdego sezonu, gdzie polscy kajakarze będą przygotowywać się do najważniejszych startów. Uczestnicy i uczestniczki startowali w 5 kategoriach wiekowych, od młodzików do mastersów. W takich zawodach pokazują się pierwsze talenty, które potrafią opanować zarówno technikę, jak i zmęczenie i nerwy, więc to jest dobry sposób na to, żeby w tak wczesnej porze, jakim jest styczeń, sprawdzić, na którym miejscu się jest z innymi rywalami, z którymi w tym czasie nikt nie ma kontaktu, tak? No bo każdy trenuje w swojej miejscowości. Jednego z zawodników zapytaliśmy o różnicę pomiędzy rywalizacją na ergometrach, a ściganiem się w wodzie. Na pewno jest różnica, że no jest stabilniej na ergometrach i no łatwiej też jest niektóre rzeczy zrobić. Przygoda Pawła z kajakarstwem rozpoczęła się 5 lat temu. Złoty medalista Mistrzostw Polski w różnych kategoriach ma ambitne plany na ten rok. No, na ten sezon mam nadzieję, że wiele medali z Mistrzostw Polski, jak i może turniej nadziei olimpijskich. Zobaczymy, jak najwyżej. Ergometry cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, a swoją historią sięgają końcówki ubiegłego wieku. Te ergometry akurat wchodzą koniec lat 90., początek 2000 lat. Jeszcze ja jako zawodnik udawało mi się trenować na tych ergometrach. Jest to zupełnie inna klasa w porównaniu do tych maszyn, które wcześniej funkcjonowały. One teraz są oczywiście dużo bardziej udoskonalone i praktycznie ruch, swoboda ruchu wiele nie odbiega od pływania na wodzie, na kajaku. To jest piąte Mistrzostwa Polski na ergometrach kajakowych. To tak naprawdę historia jest dużo, dużo dłuższa. Ergometry kajakowe odbywały się kiedyś na przystani na Słowiańskiej, przystani Klubie Sportowym Poznania, gdzie również była fantastyczna oprawa muzyczna i też świetlna. Tak więc historia ergometrów kajakowych w Poznaniu jest dużo, dużo dłuższa.
Weszliśmy w rok olimpijski, a kajakarstwo dostarczyło nam w przeszłości 17 medali z igrzysk. Na co liczy prezes Kotowicz w tym sezonie? Liczę na to, żeby ten sezon nie odbiegał od poprzednich, czyli mam nadzieję, że zdobędziemy kilka medali. Wiadomo, bardzo bym chciał, aby w końcu z igrzysk olimpijskich, bo złoty medal tak naprawdę polskie kajaki mają, bo Kuba Tokarz na paraolimpiadzie. Ale jeżeli chodzi o te igrzyska właściwe, to niestety jeszcze nie mamy. Oczywiście życzyłbym sobie tego, ale tutaj bez żadnej presji. Myślę, że nasi zawodnicy, głównie na pewno atomówki, to nasza nadzieja. Organizatorzy byli zadowoleni z frekwencji na mistrzostwach i zapowiadają kolejną edycję. Na koniec hokej. W czwartej kolejce halowej Superligi Warta Poznań podejmowała AZS Politechnikę Poznańską. Derbowe spotkanie od początku przebiegało po myśli gospodarzy, którzy po pierwszej kwarcie prowadzili 1-0, a do przerwy 4-2. Ostatecznie Warta Poznań wygrała z AZS-em Politechniką Poznańską 9-6. Mieliśmy sytuację za sytuacją w zasadzie w pierwszej kwarcie i nagle Warta nas skontrowała. Wiadomo, że oni są z kontry gdzieś tam dobrzy i mieli 3 kontry i z 3 kontr strzelili gdzieś tam po przechwycie bramkę. I to gdzieś tam ustawiło ten tok tego meczu. Natomiast jestem naprawdę dumny z tego, jak chłopacy gdzieś do końca walczyli z poświęceniem, bez bramkarza, wchodzili na linię, bronili ciałem. Także ja jestem z drużyny tylko zadowolony. Naturalnie chciałbym wygrać, bo to jest we krwi, ale no, niestety nie zawsze to się da. 7 bramek, w tym ostatnią ustalającą wynik, zdobył w tym meczu Waldemar Rataj. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, tym bardziej, że po ostatnim meczu w Toruniu mieliśmy delikatny niedosyt, tym bardziej, że przegraliśmy 10-9, a zasługiwaliśmy na minimum na jeden punkt. Dzisiaj pokazaliśmy, że na pewno liczymy się tutaj w stawce o medal i na pewno pokażemy, na co nas stać w tym sezonie. W drugiej kwarcie kontuzję odniósł bramkarz Politechniki Sebastian Górny. Zastąpił go Jan Hołosyniuk, a w ostatniej kwarcie trener Dariusz Rachwalski postanowił zagrać bez bramkarza. Ja to patrzę z perspektywy tego, że pewne rzeczy mogliśmy też przetrenować tak naprawdę. I tak fajnie, jak to tak jest, jak się w tygodniu coś przewiduje i my w tygodniu trenowaliśmy dużo gry właśnie bez bramkarza i w szóstkę. Niestety u nas się przydarzyła kontuzja Sebastiana, naszego bramkarza pierwszego, i jestem ciekaw, to mnie najbardziej tak naprawdę martwi niż ta porażka, bo z meczu jestem bardzo zadowolony ogólnie, w sensie wiadomo nie punktowo, ale my stworzyliśmy naprawdę mnóstwo sytuacji. My byliśmy po prostu nieskuteczni, no bo zaczęliśmy w pierwszej minucie, od razu mieliśmy karnego, w którego po prostu zawsze Mateusz Stotko strzela, teraz mu gdzieś tam piłka uciekła, zeszła z kija i nie trafił. Dla Warty to trzecie zwycięstwo, a dla Politechniki pierwsza porażka. Obie drużyny mają tyle samo punktów w tabeli Superligi. Nasz bramkarz Marcin naprawdę pokazał klasę, tym bardziej tutaj też jemu się dzisiaj zawdzięczają podziękowania za ten super mecz i 3 punkty. Jak tutaj często mówimy, nie jeden zawodnik gra, tylko cała drużyna, te bramki zdobywamy dzięki innym zawodnikom, także tutaj trzeba podziękować całemu zespołowi, że te bramki padały. No i przy okazji się cieszę, że 7 bramek padło, to na pewno też motywuje do następnego meczu. W następnej kolejce Warta pojedzie do Rogowa na mecz z LKS-em, a Politechnika podejmie przed własną publicznością zespół LKS Gąsawa. To wszystko w tym serwisie. Kamil Kwiatkowski, dziękuję i do zobaczenia.